Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, coraz bardziej regularnie, bo wakacje się skończyły, żeby rozmawiać o książkach, ale nie tylko o książkach. Więc ja dzisiaj opowiem coś bez książki, ale coś, co książek będzie dotyczyć. Ponieważ no, tak się zrobiło i złożyło, że musimy zmienić naszą politykę wydawniczą, a to z tego względu, że ten kryzys, który ja wieszczyłem od dłuższego czasu, kryzys związany z tym, że wszelkie koniunktury zostały przejęte przez partię rządzącą, wszelkie koniunktury na treść i wszelkie półlegalne, emocjonalne, sugerowane koncesje, jakie mieli ludzie poza ściśle rozumianą strukturą rządzącą, partyjną i sympatyzującą, przestały mieć znaczenie. No my się oczywiście trzymamy, sympatyzując jawnie z dobrą zmianą, ale tę dobrą zmianę krytykując przy tym jednocześnie. No ale to, co tu gadać, jest kryzys i trzeba ten kryzys zmóc, bo o przetrwaniu i przeczekaniu nie ma nawet mowy. Jak ktoś przeczekuje kryzys, to już może się szykować do trumny. Więc ja się nie szykuję, w związku z tym mam inne plany. Nie zdradzę ich dzisiaj, potrzymam trochę Państwa w napięciu, natomiast jestem przekonany, że zwycięstwo będzie nasze. Być może z czegoś trzeba będzie zrezygnować, no ale tych rzeczy w końcu mamy tak dużo, że nawet jeżeli z czegoś zrezygnujemy, no to no nic się w końcu nie stanie, tak? A zawsze można do tego powrócić. Ja w każdym razie nie zamierzam rezygnować z działalności wydawniczej. Mogę ją co najwyżej trochę spowolnić. Mogę wprowadzić nowe formy sprzedaży, od których myślę i o których rozmawiałem już z kolegami zdradzającymi wszelkie cechy zdrowego, wszelkie cechy takiej przytomności umysłowej, zdrowy rozsądek i no pełne uświadomienie dotyczące mechanizmów działających na rynku, nie tylko książki. Więc myślę, że będziemy coś zmieniać w formule. Rozmawiałem dzisiaj z Wojciechem, czyli z Parasolem i mówiliśmy bardzo długo o sprawach dotyczących promocji w szkole nawigatorów naszych dwóch pozostałych portali. Właściwie trzech, ale ja nie będę Korylusa promował, bo on ma swoją widownię, ona się tam utrzymuje na pewnym poziomie. Natomiast trochę wycofam ten portal. Natomiast no, Basiak Niedźwiedź i Prawy Górny Róg muszą być wyeksponowane w szkole nawigatorów, która jakby to powiedzieć robi grę, jak to się kiedyś mówiło o meczach piłkarskich i o niektórych zawodnikach, na przykład o Włodzimierzu Smolarku. No więc w tym naszym układzie Szkoła Nawigatorów robi grę. No i ona chcąc nie chcąc musi wspomóc pozostałe portale, a przede wszystkim musi wspomóc księgarnię, bo ja niestety nie jestem zbyt bystry. To jest powszechnie znany fakt i zanim coś do mnie dotrze, to mija dużo czasu. I ja oczywiście sobie radziłem w ten sposób, że reklamowałem księgarnię, albo w ogóle jej nie reklamowałem, a ostatnio zacząłem reklamować księgarnię na końcu każdego wpisu swojego codziennego. No ale to w związku z tym, że szkoła nawigatorów robi ruch w interesie, no to księgarnia musi być eksponowana i reklamowana na górze, no musi być widoczne, musi być wejście, okienko musi być, żeby ludzie mogli sobie klikać w to do woli, ponieważ mnóstwo ludzi przychodzi na szkołę nawigatorów i nie czytają moich tekstów, ponieważ mają inne preferencje. Albo im się nie chce, albo mnie nie lubią, mają swoich ulubionych autorów i to ja do nich nie należę. To jest raz. Zaglądają tam przypadkowe osoby, które szukają jakiegoś dojścia do księgarni, a tego dojścia nie widzą. No i jest Prawy Górny Róg, który ma takie sobie wyniki i dobrze by było za pomocą szkoły nawigatorów te wyniki poprawić. I Wojciech powiedział, że jeżeli tylko będzie miał wolny czas i moce przerobowe, to się tą sprawą zajmie i ją uruchomi.
To jest jedna sprawa, raczej druga, bo o zmianie formuł sprzedażowych już mówiłem. Trzecia sprawa, o której chciałem dziś powiedzieć, to jest sprawa konferencji. Proszę Państwa, mamy początek września, a ja przypominam, że 19 października jest konferencja w Turnie. Ja muszę jakieś dwa tygodnie wcześniej zdeklarować, ile jest osób i kto bierze udział, bo oni też muszą się na to przygotować. Więc mam do Państwa wielką prośbę, żeby ci, którzy się zdecydowali już tam pojechać albo mają taki zamiar, no wyrobili się do końca września, tak? Albo powiedzmy do 5 października, bo ja ciągle o takie rzeczy proszę i ciągle jest taka sytuacja, że za 5-12 ktoś do mnie dzwoni, czy on jeszcze może pojechać. No to jest dla mnie embarrasujące, dlatego że no ja podpisuję umowę, płacę zaliczki. Nie mogę tego tak po prostu zmieniać, więc naprawdę jest dużo czasu. Ja wiem, że były wakacje i nikt o tym nie myślał. Jest dużo czasu, a ta konferencja będzie swoistym sprawdzianem, no bo mamy tendencję spadkową, co tu dużo mówić, jeżeli idzie o liczbę osób i to no to zawsze tak będzie, tak myślę sobie, no bo nawet jeżeli zaczęliśmy robić konferencję w grudniu, tak, Tłokinia grudzień, Baranów marzec i Kliczków koniec czerwca, no to zawsze dojdziemy do tych wakacji, do tego lata i każdy będzie miał swoje plany. No teraz w tym Turnie się okaże, czy mamy jakąś, czy utrzymujemy ten przynajmniej poziom Kliczkowa, czy zeszliśmy poniżej. No jeżeli zejdziemy, to ja chyba zrezygnuję z tej imprezy, bo no nie utrzymam jej w tej sytuacji. Po prostu. No ale zobaczymy, bądźmy dobrej myśli, jeszcze jest trochę czasu, tylko bardzo bym prosił, żeby Państwo nie zostawiali tego na ostatnią chwilę, bo nie ma czegoś takiego jak ostatnia chwila. Chcę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu jest, nie w przyszłym, w następnym tygodniu jest festiwal, czy tam zlot, czy zjazd historyków w Lublinie, 18-22 i ja tam będę ze swoimi książkami, także jak ktoś może podejść, podjechać, to zapraszam. To się nie wiadomo dlaczego zaczyna od środy, no, nie ja jestem organizatorem, tylko Targi Poznańskie. Zobaczymy, jak to będzie. Więc proszę Państwa, w związku z sytuacją nie taką entuzjastyczną, ale też nie tragiczną, no musimy coś zmienić, dlatego że najgorsze, co można zrobić, to trwać i czekać, aż coś się samo wydarzy, no bo ten marazm jest zabójczy. Więc no, ja robię tak dużo rzeczy, nadgrywamy te podcasty, jak to niektórzy mówią, balansujemy za pomocą, coś robimy z cenami, tak, żeby one były raz takie, raz śmakie. Wielokrotnie robiąc promocję sprawdziłem, że niska cena tak naprawdę nie przyciąga klientów, że ja będę rezygnował z tych promocji, dlatego że powolutku, bo to nie ma sensu. Nawet jeżeli obniżę cenę, to i tak nie ma to wpływu na sprzedaż. Więc będę musiał się zająć jakąś indywidualną promocją poszczególnych tytułów. Poza tym, co tutaj zapowiedziałem. Indywidualna promocja tytułów, to znaczy, że będziemy wracać do starych tytułów, które troszkę się sprzedawały, ale przestały, ale są nadal ciekawe, one się nie zmieniły i będziemy o nich mówić. Ja będę o tym pisał też, więc blog może zmienić trochę charakter, bo ja czasem popadam w bieżączkę, a czasem uciekam do przodu i piszę o tych rzeczach, które dopiero będą w następnych książkach, ale trzeba powrócić do tych książek, które leżą, bo one są bardzo ciekawe, a nie są należycie opisane i należycie opowiedziane. Chciałbym też zwrócić na taką rzecz uwagę. Proszę Państwa, wielu osobom wydaje się, że istnieje jakaś koniunktura na pewne treści, a jej już w rzeczywistości nie ma. I to nie jest wina tych osób, bo każdy chciałby dobrze i ludzie piszą mnóstwo rzeczy i dobrze, że piszą. Ja to nie jest tak, że ja tutaj mówię komuś, kto ma co pisać. Każdy pisze, co chce i to nie jest mój interes. Każdy prowadzi swojego bloga indywidualnie. Jestem takim samym blogerem jak wszyscy inni, a jeżeli idzie o promocję księgarni i promocję prawego górnego rogu, no to będziemy to robić, jakby to powiedzieć, technicznie i to załatwi Wojciech. Natomiast chciałbym Państwa uczulić na coś takiego, żeby nie pokładać zbytniej wiary w zaangażowanie na blogu i w włączenie tych emocji, które są czynne na blogu, na blogach, w szkole nawigatorów ze sprzedażą. Bo ten związek raz jest, a raz go nie ma w ogóle.
I teraz mam taką sytuację, że przez długi czas płynęliśmy, a raczej frunęliśmy na koniunkturze brytyjskiej, tak, gdzie te wszystkie wątki dotyczące ingerencji polityki Londynu w rozmaitych miejscach w Europie Środkowej i Wschodniej były demaskowane. I ja na tej fali wydałem nawigatora 22 i 21. Natomiast to jest chyba koniec tej koniunktury, bo sprzedaż się zatrzymała i oczywiście to nie jest tak, że Państwo macie o tym nie pisać, jak najbardziej możecie Państwo o tym pisać, natomiast ja postaram się wymyślić jakiś sposób i zasugerować jakiś sposób, ja jako właściciel i główny rozgrywający tego wszystkiego, postaram się coś wymyślić, żeby ta koniunktura wróciła. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, no ale prawdopodobnie wrócimy do starego, dobrego sposobu, czyli do Czech. Ale to wolałbym tego nie podnosić teraz, tylko później. Myślę, to nie jest tak, że jak coś się kończy, to nie może się zacząć od nowa. Oczywiście, że może się zacząć i rynek i handel to jest obszar bardzo mistyczny, że tak trochę zażartuję, a trochę nie. I pełno jest na nim niespodzianek, więc nie lamentujmy, nie załamujmy rąk i nie martwmy się, że coś się skończyło, bo to może się zaraz znowu rozpocząć. Na razie jest tak, jak jest. Ja zawiesiłem wydawanie nawigatora. Zawiesiłem, to znaczy, że mamy prawie rok na zastanowienie się, co zrobić z kwartalnikiem Szkoła Nawigatorów dalej, więc też upraszam wszystkich, żeby nie panikowali, nie lamentowali, nie rwali na sobie ubrań z tego powodu. Trzeba się po prostu pozbyć tego, co jest w magazynie. To jest pierwsza sprawa. Różnymi sposobami, a potem się zastanowić, co dalej. Jak zmienić formułę sprzedaży i jak zmienić formułę kwartalnika. Być może formuły kwartalnika nie trzeba będzie zmieniać, bo ja nie mam zastrzeżeń do tej formuły. Natomiast no, trzeba będzie się zastanowić, w jakim systemie ona ma, w jakim systemie sprzedażowym on ma funkcjonować. Czy coś jeszcze mogę Państwu powiedzieć? No, mogę dodać, że zwycięstwo będzie po naszej stronie, tego jestem pewien. I mimo tych wszystkich przejściowych trudności, jak mówił towarzysz Gierek, i chwilowych kłopotów, na pewno zwyciężymy i na pewno się od tej ściany odbijemy, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Pytanie, jak to zrobimy? Są już silne sugestie, plany, znaleźli się dobrzy doradcy. Ja zwykle nie słucham dobrych rad i odrzucam je, ale akurat tak się złożyło, że i forma, i treść tej dobrej rady, którą mi udzielono 2 dni temu, jest taka, że ja okej, przyjmuję to z dobrodziejstwem inwentarza i chylę głowę w pokorze, zgadzam się z tym. Dzisiaj Wojciech jeszcze mi powiedział, że właśnie powinienem promować te książki, o których nie mówię, tak, że powinienem mniej pisać o Georges'u Clemenceau, a więcej o Stefanie Batorym. I to rzeczywiście jest prawda, że tak powinienem robić. Ja się też z Wojciechem zgodziłem. Też w pokorze przyjąłem te jego uwagi, bo on ma rację. No i będziemy tak czynić. Może nie od jutra, bo jutro mam coś innego w planach, a potem idę na film Wegi wieczorem. Jak Państwo będziecie słuchać tego nagrania, to ja już będę po tym filmie i prawdopodobnie już zdążymy napisać, przeczytać i wyśmiać, pośmiać się z recenzji. No ale zobaczymy, jak to będzie. Ale od przyszłego tygodnia trzeba będzie coś zrobić, żeby podnieść sprzedaż tych książek, które wydaliśmy po prostu w zeszłym roku i półtora roku temu, bo nie wygląda to dobrze, a to są za dobre książki, żeby one miały leżeć. A tak jak powiedziałem, obniżka cen nie powoduje żadnego ruchu. Żadnego ruchu. No więc, znaczy obniżkę cen stosuję do tych tytułów, które leżą naprawdę długo, czyli na przykład do jachtów i też w porozumieniu z autorem. Musimy ten nakład jachtów sprzedać, bo on jest po prostu olbrzymi. I ja liczyłem na to, że ta książka spotka się z zainteresowaniem ze względu na wiedzę fachową, która no jest unikatowa, tak? No ale to nie jest tak jak w Ameryce czy w Wielkiej Brytanii,
że ktoś się na przykład, jest duża grupa ludzi interesująca się tradycyjnym kowalstwem, tak? I są do tego podręczniki, ludzie kupują, tak? Myśmy z panem Andrzejem, synem Tadeusza Sołtyka, mieli takie złudzenie, że to będzie coś podobnego. Nie, ludzie w Polsce, jeżeli interesują się jachtami, no to interesują się tymi jachtami od strony komercyjnej, a nie od strony praktycznej. I to ich nie ciekawi, a no, przygody tej książki, jakże niezwykłe, które tam zostały opisane i ta masa pracy, która została włożona, no to jest, bo jest. No ja zdecydowałem się to wydać, moje ryzyko, leży to długo w magazynie. Musimy to wyprzedać, bo na pewno tego nie oddam na żaden przemiał. To w ogóle nie ma co o czym gadać, tak? Więc jak ktoś jest zainteresowany, proszę bardzo. Będę o tym opowiadał, ale nie teraz, w jakimś kolejnym nagraniu, bo trzeba, proszę Państwa, do tego wracać. Jeden z naszych współpracowników, pan Waldemar Różycki, zwrócił mi uwagę, że bezsensownie się zachowuje, promując tylko bieżące nowości, które wchodzą do księgarni, które nie są nowościami, bo one są na rynku od dawna i to są książki z innych wydawnictw, a nie promuje książek swoich, które mam w magazynie. No i postanowiłem to zmienić i powrócić trochę do tych zapomnianych już tytułów, które wydaliśmy no, kilkanaście miesięcy wstecz. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.